Z tej strony Magnes, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Spróbuję zrobić tak, żeby ten odcinek był długi. Maybe later, słuchajcie, coś tu się dzieje dziwnego. O, ten Arbok nie jest shiny. Fajny HP w ogóle. Coś czuję, że jest do duo. Ten pan do duo chce, żebym zrobił Dodrio. Tak chyba ten pan do duo chce. A więc będę łapać teraz do duo. Bo za niedługo może będę miał Dodrio. No. Może tak. Więc okej, to mamy. Earn a candy walking your body. Mój body to jest dalej Porygon Z. Sprawdzę, czy mogę dalej. O, Cincino. Ten, kto nie widział poprzedniego odcinka, ten nie wie, że go zrobiłem u Nova Stone'a. Wykorzystałem. Jaki transfer? Nie chcę transfer. Żadny transfer. Ja nie chcę żadnego transfer. Ja chcę Combat Power i Porygon i sprawdzić, czy dalej. Show me. AR, czyli co? No co się stało? Co się dzieje? Gdzie to? Gdzie jest ten Pokémon? Ha? O, tu jest. Jest. I teraz, czy mi się pojawi ktoś? Jakiś Pokémon. Nie. Wszystkie zdjęcia są nie takie, jak myślałem, że będą, a więc nie, żadna dobra przyszłość mnie nie czeka. A w ogóle ostatnio zastanawiałem się, ile ja mam shiny. Dawno nie sprawdzałem, tak dawno. A teraz sprawdzimy, kto jest w zespole. Może Leader City, no czemu Leader City? Ja tylko z gruntami walczę, każdy to wie. A tu same niegrunty się pojawiają, no. Fajna Berry, bo tu słabe HP. Grejcik. I co? No i łapię się, no. Znaczy, łapię się. Ale to jest Pokémon z dwoma głowami, to jakby to są bliźniaki, coś takiego. Dobra. Wlecimy do duo. Jocie, ale mają dobre HP. One nie mogą uciec. Jak będę robić... Nie mogą uciec. Golden Raspberry i Ultra Ball. Patrzcie, Golden Raspberry i Ultra Ball poleciały, bo... to będzie koniec, jak one uciekną. A w ogóle, słuchajcie, nie wiem, czy w piątek... Znaczy, dzisiaj jest piątek. W sobotę może nie będę dla was nagrywać dużo właśnie Pokémon Go. Jakby co? Shiny! Nie, zaraz. No bo to jest... Aha, mogą być dwa rodzaje do duo. Takie z takimi szyjami dziwnymi, białymi. I z takimi czarnymi, bo wtedy było z czarnymi. I ja sobie myślę, o co chodzi, że to jest shiny. Ale to nie jest shiny. Słuchajcie, pokażę wam. Do duo, patrzcie. Tu są takie czarne szyje, a tu są takie białe. Białe. Chyba takie czarne są właśnie lepsze jakby. To mi nie jest potrzebne. Te Dodrio usuwamy. O, kolejny rzadki dosyć, ale nie ma takich dobrych HP w ogóle, a więc zwykły ball bez żadnych raspberry, bo się nie opłaca wydawać na niego i się złapał. Dobrze. Bardzo dobrze. A teraz wchodzimy tu i co? I odbieramy. Ja w ogóle może w tym odcinku zrobię Mega Bedlila znowu, bo
Słuchajcie, patrzcie, Bedrill i patrzcie, ile mam candy do Bedrilla w ogóle. Znaczy na mega ewolucję. Albo słuchajcie, czy mam coś na... Nie. No dobra, zrobię ten teraz mega Bedrilla. Bedrill. Nie, nie chcę tego Bedrilla. Chcę tego Bedrilla. I zrobię mega ewolucję Bedrilla i tyle. Tak na szybko. I tak mam jeszcze dużo candy do mega ewoluowania. A więc już dawno nie miałem mega Bedrilla. To sobie mam. Proszę. Mega Bedrill. Fajnie. I teraz to no. Karolax. Chcę, żebym robił battla. Karolax, Karolax, Karolax. Zachęca mnie do battle. Do rajda. Ale jakie mam wejść do tego remote friends? Co? Usunąłem Karolaxa z moich friendów, tak? Większego błędu nie widziałem naprawdę. Co ja robię? No dobra, doda się. No okej, okay, teraz łapiemy tego Arboka, bo fajne HP ma. A więc się opłaca. Nawet nie trafiłem mu ten. Nic mu w zasadzie nie trafiłem, on się złapał. Dobry Arbok, a jakoś się złapał mega łatwo. Nie wiem, czemu tak furety teraz się pojawiają. Przecież te furety nie są wcale takie łatwe. No dobra. Co tutaj jest jakieś łatwe? Szkoda, że nie ma żadnego Pokemona na rajdzie. Ja naprawdę chcę zrobić rajda. Dobra, sprawdzę, ile mają HP. Słabe nawet. Słabe. Dobra, jest coś ciekawego? Spełna nic ciekawego. A może coś do ewoluowania jest? A w ogóle nie wiem, czy wiecie, raczej nie, ale Sandshrew złapałem. Bedrill. A może 2 mega Bedrillem będę miał, co? Nie, nie opłaca się 2 mega Bedrilli. Chyba, że. Mo, poligonek 2. O, jaki słodziak. Pidziat, nie. Poligon 2, jaki słodziak, nie. No i dobra, robimy 2 mega Bedrilla. Nie wiem po co, ale sobie zrobimy 2 mega Bedrilla i XD, DDDD. Ile będzie miał? 1300 mega mało. 100? Nie wydam 100 na takiego głupka. Nie, nie, nie. A w ogóle Batlasa zrobię. Dawno nie walczyłem. Co teraz się dostaje? No dalej Pidgeotta? Trochę słabo. Ale dobra. Gramy. Great Liga. Albo Pinsir. Nie. Mam pomysł. Porygon, porygon. Nie. Porygon, porygon, porygon. Nie wolno. Arbok? Nie. Coś słabszego. Ten Arbok. Porygon Jinx. Arbok, porygon Jinx. Okej. Okay. Tak może być. Już dawno nie walczyłem i chciałbym sobie zawalczyć. Jak to będzie? Arbok. Shiny Sorlock. Dobrze, dobrze. O Jezus Maria, jest super efektywny na mnie. On jest dobry, to powinien coś tam za... Aha, był aż taki dobry, że... I no czemu on ma takie dobre Pokémon? Jezus Maria, nie, nie, nie. Nie będę walczyć z taką gościową, jakie ona ma dobre Pokémony. Shiny i dobre nawet. A więc
Lecę jeszcze raz ten sam skład. A nie pierwsza Jinx, bo jeszcze nie grałem Jinx. Ostatni Porygon będzie, bo Porygona trochę żal mi trafić z takiego dobrego, znaczy tracić. A więc najpierw dam Jinx, bo nią nigdy nie grałem. W ogóle na moim kanale nie było jak gramy Jinx. A więc Goldak, no bez jaj. Jednego Psyduck'a mi chyba zostaje do Goldaka. On mi teraz kusi, nie wiem do czego w zasadzie, ale on ma Goldaka, mu zazdroszczę. Podobno powoli to jest lepsze, a to nie jest prawda. Dobra, na dwa hity go zjadę. Dobra, elo. I co on tu teraz nieciekawego będzie mieć, bo oczywiście wygram. O Jezu. Teraz muszę z całej siły, żeby bardzo dużo mu zadać. No nie no, błagam cię. Zapomniałem, że lód jest efektywny na kamień. Feraligatr. A nie jest na mnie efektywny. Się nie boję Feraligatra. Boję się jednak. Chyba się boję. Na pewno będzie efektywne. Jest excellent. Udało mi się zrobić excellenta. No to już po nim. Patrzcie. Udowodnię wam, że on już nie żyje. Tylko, że no. Teraz. A więc jedna Jinx załatwiła cały jego chyba, bo to był on chyba team. Perfect. Perfect. A więc Jinx się opłacało. Dodrio. Nie jest shiny. Nie jest takie złe HP nawet, a więc łapie. Nice. I co? Złapiesz się? Złapiesz. Dobrze. No już 30 mam do duo. Ciekawie. Próbuję kogoś z nich złapać się tu. Aha, Snake Pokémon. Kto tu jest za bardzo niepotrzebny? Coś z dołu? Chyba z Hop Hop. Nie obchodzi, czy jest dobry HP. Nie mogę go usunąć. Tak. Nie mogę, a jak zrobić ta... Nie chcę kończyć film. No co tu się dzieje? Ja będę miał Milotic, ale nie chcę z nim 220 kilometrów, słuchajcie, 20 kilometrów muszę z nim przejść, żeby zrobić Milotica, ja nie chcę tyle. Tak, mógłbym zrobić Shiny Zigzagoon'a wywalić, ale ja nie chcę go wywalać. Hop hop. Hop hopa wywalam niepotrzebny Lopani, trochę mi szkoda. Ale dobra, mam ją gdzieś, mi nie obchodzi. Takie słabe Pokémony to niepotrzebne. Niepotrzebne to jest shiny. To na pewno usunę. No i co, te 8 Pokémonów wystarczy. Ile on ma HP? A on chlumisz. Chula go złapie. Nie wiem, czy czasami nie będę mógł już robić moją ewolucję. Ja kiedyś go łapałem dosyć. Ale nie wiem, czy to czasami nie jest w ogóle początek łapania. Ja się boję. Czy niepotrzebnie teraz wydałem Pineapple'i. No ale jak potrzebnie, to się cieszę. No ale jednak niepotrzebnie wywaliłem niepotrzebnie Pineapple'i. Nic ciekawego. Chyba nic ciekawego. Tak, nic ciekawego. Nic sobie zrobił. Nie ma tu żadnego. Ja chcę, żeby jakaś legenda tutaj się pojawiła. Żeby jakaś legenda tutaj sobie była.
Dobra, Pokédex. Czy coś się powiększyło w Pokédexie? Melmetal i Meltan. Perselkel. Słabo, 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 słabo. Aha. Aha, okej. Wszystko jasne, ale teraz co? Czy coś można ewoluować? Nie wiem, Polygona można ewoluować? Nie opłaca się i tak. Herdiela. Nie. Niestety. Duktrionie, no żartuję, Duktrio się nie da ewoluować. Patrzcie, mam trzy Alola Raichu. To jest Alola Raichu, to jest Alola Raichu i to jest Alola Raichu. Fajnie, nie? Rock'n'Rolla. Ciebie się da ewoluować. Ale dlaczego Rock'n'Rolla się ewoluuje za 50, a potem co, za 200? A Linul w ogóle, ja teraz zbieram, żeby tego Linula, bo to jest Galar Linul, ewoluować w Obstaguna. Obstaguna. Shiny Porygon. Lol. Dobra. Co? No nic tu się za bardzo nie trafiło. Ja tylko do Growlite'a trochę jeszcze zbieram. Escavalier. Juhu. O, do duo. Do duo to już każdy wie, że zbieram. O, co to jest? Mam cię. Ale znaczy ja cię w ogóle ogólnie mam w Pokédexie. Dobra, nieważne. I tak go mam. Słaby w ogóle HP totalnie, więc. Od A do Z. Od giftów. Czy mogę komuś dać gifta? Muszę komuś umieć dać gifta. To Tymkowi. O. Tymek 292. To mu dam. Nie wiem, czy Porygon jest taki fajny. Może sobie zmienię Porygona na kogoś innego. Mega Bedlil. Charizard. Espeon. No, Espeona sedam. Nie byłem przy Espeonie jeszcze. Nie brałem sobie Espeona. O, proszę. Jak pięknie wygląda. Ratata. O, ale ogromne CP. Dobra, nic tu na razie nie ma ciekawego. To już chyba na tyle w tym odcinku, bo trochę połapaliśmy tych Dodrio. Jeszcze na chwilę sobie wejdziemy. No to jest Doduo. Dodrio, cały czas mi się myli. Dodrio i Doduo. Tu usuwamy w ogóle. Tak. I Doduo. Tego będziemy ewoluować. No chyba, że okaże się jakiś lepszy. Więc dobra, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale i jeszcze na szybko sprawdzimy, czy on nie jest shiny. Nie, nie jest, a więc ja się z Wami żegnam. Cześć!